Witam serdecznie, mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejny odcinek letniego Road to Glory. A z tej strony oczywiście Jacob, moi drodzy, przed nami kolejne starcia o stworzenie składu marzeń, aczkolwiek nie czarujmy się, ten już troszeczkę do niego się zalicza. Moi drodzy, co się u mnie działo? Zagrałem Food Champions i zdobyłem 11 zwycięstw, co oczywiście zaraz otworzymy. Otworzymy przede wszystkim player piki, a następnie oczywiście paczki. Nagrody mam nadzieję, że fajne. Walczę dalej o Casemiro, zostało mi już niewiele, żeby go zdobyć. Bundesliga Cup też dzisiaj potwieramy to, co udało mi się zrobić, a udało mi się chyba 10-14 zwycięstw. Nadal nie idzie mi w tym turnieju. Powinienem go skończyć do końca, bo zostało mi tylko 10 wygranych na 30 prób. No jeżeli mi się tego nie uda zrobić, to jestem porażka. No i troszkę swapów pokończyłem, natomiast no to nas będzie interesowało dopiero w momencie, kiedy swapy będą dostępne. A tutaj mamy troszeczkę paczek, fajnych paczek, do których przejdziemy w momencie, gdy otworzymy, no właśnie, player piki. Pierwszy zaczniemy od tego za, to jest chyba turniej Bundesligi, więc idziemy. Co dzisiaj zrobimy? Na pewno paczkę 85 razy gdzieś... Nie milion jest warty w tym momencie, tak? Poproszę Marcelo, ale to jest przecież fenomenalna karta. On w tym momencie jest warty 800 tysięcy, kiedy wszystko poleciało na łeb na szyję. No i to nawet nie jest za Food Champions. I to nawet nie jest za Food Champions. Wow, wow, naprawdę, ale... No nie, no to teraz to już w ogóle będę musiał to jakoś pięknie połączyć. Valverde, Militao. No nie widzę innej opcji, nie widzę innej opcji. Zaraz będziemy to zmieniać, no Marcelo musi u mnie grać. Musi, tak samo jak Alisson by musiał u mnie grać, którego sobie zabierzemy, żeby wykorzystać go w SBC. Niech będzie. No i jeszcze jeden player pick, moi drodzy. To będzie... Na, niedobrze. No to Felipe, bo najwyższy overall. No, nie dopisało nam szczęście, jeżeli chodzi o ligę weekendową. Ale to... Paradoksalnie to on nie ma jakichś wybitnych statystyk, jeżeli chodzi o bycie na defensywnym pomocniku, ale i tak go chyba tam umieszczę. No to jeżeli Alissona mamy, to od razu zrobię 85 razy 10, powinno mi wszystkiego starczyć, więc dajcie mi chwilę, no i dołożymy do naszego stosu paczek. Okej, moi drodzy, zrobione, wykorzystuję co prawda wysoko overallowe karty, no ale mam samo nisko overallowe karty, żeby to uzupełnić, a nie chcę wydawać pieniędzy, więc jakoś to musiałem zrobić. No teraz i tak dostaniemy pewnie troszeczkę fajnych kart z powrotem, więc nie jest źle. Alissona i tak trzeba było się pozbyć, nie? Żeby zyskać go z powrotem. A teraz lecimy po kolei z paczkami. Te słabsze oczywiście, tylko jeżeli coś trafię dobrego, będę wam pokazywał, ale w tych lepszych już się zatrzymamy. Okej, okay, no i tutaj zaczynają się już podobno fajniejsze. No i proszę bardzo, Shapeshifter. Jest to... Nie. A dobra, Kante jest środkowym pomocnikiem ofensywnym, prawda? No ale 93 bierzemy oczywiście ze sobą. Ale by to było, prawda? Trafić Marcelo i Kante w jednym. Słuchajcie, i teraz mamy tak, paczkę z 10,85, 5,85 to jest za jeszcze turniej Bundesligi. Paczka za 50 tysięcy i paczka za 125 tysięcy. Więc paczka za 50 tysięcy, od tego zaczniemy. Wydaje mi się, że tutaj potem paczka za 125 tysięcy za nagrody. Tutaj Team of the Season, fajnie, fajnie. Argentyny lewy obrońca Acuna, ale oddało, trzeba powiedzieć. No i dużo zawodników pozostało overallowych. W ogóle te karty są teraz tak tanie. 92 overalla to kosztuje chyba z 15 tysięcy, o ile nawet nie wiem, czy nie mniej. Dobra, teraz paczka za 125 tysięcy. Paczka za 125 tysięcy, zobaczmy. Też karta Team of the Season. Okej. Okay. I tutaj... Okej, okay, Diaby, no on mi się przyda, on mi się może przydać do turnieju Bundesligi, może zacznę w końcu lepiej w nim grać. Ale poza tym, parę fajnych też innych wyborów. Timber, Team of the Season, no i karty Team of the Week, które zawsze się przydadzą, jeżeli chodzi o robienie SBC, tak samo jak karty 82, 1 i tak dalej. Bardzo dobra paczka, naprawdę. Ale teraz przechodzimy do turniejowej paczki, czyli 5 razy 85, a później 5 razy, 10 razy 85 plus oczywiście. Zaczynamy od, znowu karta Team of the Season, widzę, że to jest powtarzalny motyw, bardzo dobrze. To co, 95, to naprawdę nie jest zła karta. 95 overalla, uważam, że naprawdę dobra karta w parce 85+. O panie, to jest genialna paczka 95+. Co? To tak by się wydawało, to jest genialna paczka 85+, która zawiera 3 karty 95, jedną kartę 93 i jedną 87. Fenomenalna, tylko problem jest taki, że albo możemy to w tym momencie wykorzystać do jakiegoś SBC. I tak chyba zrobimy.
Dobra, słuchajcie, widzę chyba tylko jedno rozwiązanie. Widzę tylko jedno rozwiązanie. Okej, okay, pierwszy 88 skład gotowy. Oczywiście tutaj dajemy Marquinhosa, odbieramy sobie, a teraz zrobimy 87, gdzie wykorzystamy Gomeza, oczywiście. Uwaga, to jest moje przewidywanie, paczka 10x85+, nie będzie tak dobra jak paczka 5x85+, ta, którą przed chwilą mieliśmy. No dobrze, i to jest składzik na granicy 87, wykorzystujemy oczywiście wszystko, co tutaj mamy. No i naszych dwóch niesamowitych duplikatów się pozbyliśmy. Oni oczywiście wracają do naszego klubu, bo się mi jeszcze przydadzą. Otwórzmy jeszcze paczki za SBC, zanim przejdziemy do tego finału. A tutaj proszę, też jakaś specjalna. No nie, no ten Memphis Depay, przysięgam, że on mnie prześladuje, ale 92 karta to jest przyjemność, tak się gra przyjemnie. Wiecie, gdzie ten Memphis Depay pójdzie, no wiecie, no przecież wiecie. No dobra, no to zobaczmy, 85 razy 10. Ja, to jest moje założenie, znaczy ja zakładam, że będzie to gorsza paczka, niż to była paczka ta poprzednio. No mamy Team of the Season, ta mniejsza troszeczkę. Okej, okay. No właśnie, 92 to jest najlepszy zawodnik w tej paczce, wcześniej był 95, no ale zobaczmy. Okej. Nie taka zła ta paczka. Nie taka zła. Cahill jest naprawdę świetną kartą, tak swoją drogą. I się bardzo zastanawiam, czy nawet nie znaleźliśmy dla niej miejsca za Robertsona. Jako defensywny, moim zdaniem, może być trochę lepszy. A taki skład miałbym na myśli. Oczywiście na defensywnym mielibyśmy Cahilla z Marcelo. Na obronie byłaby trójka właśnie De Ligt, Chiellini oraz Eder Militao, a na ataku no Salah, Diaz oraz Dybala. Pele ma 7 zgrania, ale w sumie Pele na 7 zgrania to nie jest taka zła opcja. No powiem szczerze, ten odcinek wygląda naprawdę nieźle, a on się jeszcze nie skończył. Dajcie mi chwilę, ja tutaj poprawię wszystkim pozycje, nałożę jakieś odpowiednie style gry, no i ja chcę ten skład przetestować. No i co, moi drodzy, powiecie na ten oto składzik? Wydaje mi się, że jest naprawdę konkretnie. I coś, co wydawało się niemożliwe, czyli zrobienie składu 195, zostało pobite. Mamy skład 196. Oczywiście musiałem troszeczkę ławką to podbić, no ale mam takich zawodników. Ten skład wygląda naprawdę fenomenalnie. To czas nim zagrać. Oczywiście, moi drodzy, dajcie mi znać, bo ja naturalnie Marcelo umieściłem na tej pozycji defensywnego, takiego środkowego pomocnika defensywnego. Ale jeżeli uważacie, że powinienem go użyć, albo może lepiej być użyty gdzieś indziej, dajcie mi znać gdzie. Aczkolwiek wydaje mi się to całkiem dobrze rozwiązane wszystko. Okej, okay, no i to jest skład naszego przeciwnika. Pele? No i Pele oczywiście, myślałem, że się przywita, ale tu Donnarumma na bramce. Marcelo, uderzenie z daleka, a to był Salah, dobra. Myślałem, że Marcelo tak strzelił, a to jak musiał być jakiś rykoszet po Salahu. No ale bramka jest. Dybala? Ajajaj. Teraz Marcelo wleciał, Marcelo! Ależ by to było! Odebranie piłki i od razu strzał z daleka. Salah? Aj, Donnarumma. Ależ podanie teraz od Marcelo. Kurczę, ten Donnarumma na bramce jest dobry. Oj, oj, chyba spalony. Chyba spalony. A jednak nie, jednak idealnie, moi drodzy. Wiem, że już wiele bramek nie padło w tym meczu, ale muszę wam powiedzieć jedno. Ten skład wydaje się być oszustwem jakimś. Tak się nim dobrze gra. Wiem, że przyjdzie na pewno mecz w pewnym momencie, że... Zobaczcie sami, no cały czas bawiłem się, atakowałem, tak dalej, tak dalej. Nie zależało mi, żeby strzelać cały czas bramki, tylko żeby ładne też strzelić. Ale po prostu oni byli wszędzie. Wiem, że przyjdzie mecz, że będę powiedział, że to w ogóle nie funkcjonuje, ale na obecną chwilę, no coś pięknego. A najlepsze jest to, słuchajcie, że ten odcinek się jeszcze nie kończy. Bo jak już zaczęliśmy coś robić, to trzeba to dokończyć. Więc do roboty. Skończone, także oczywiście robimy sobie tak, proszę bardzo. I jeszcze nam jeden segment został. No i jesteśmy, moi drodzy, na granicy 86 składu, także wysyłamy to oczywiście. No i ikonka zrobiona. Zrobiona i... Nawet jeżeli byśmy nic nie trafili, to i tak wydaje mi się, że patrząc na ogół odcinka, nie ma absolutnie na co narzekać. Patrzyłem, jakie ikony można trafić fajną, to pomijając oczywiście Ronaldo, Pele, Zidana, chociaż wiele osób pisze, że Zidane wcale nie jest taki dobry. No ale Ronaldinho, Hulit, Cruyff, Eusebio, Puskas, no to są, Mateusz też by się może przydał. To są ikony, które naprawdę fenomenalnie sobie by poradziły. Reszta to niestety raczej, no byłoby mało udane. No ale bawimy się tak jak ostatnio, więc jest mój obrazek. Otwieramy ikonkę i lecimy od prawej do lewej, żeby zobaczyć, co ciekawego się nam trafiło. Dobra, moi drodzy, to lecimy, uwaga. Po kolei, uwaga, po prawej stronie. No, co tutaj? I Yashin. Okej, okay. Czy może być naszym stałym bramkarzem?
Raczej ciężko, raczej Courtois moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem. Lecimy dalej. Del Piero, okej, okay, nieużyteczny, ale jest, dobra. No to wygląda na to, że Jaszyn chyba będzie wybierany. Uwaga. Moi drodzy, nie opłaca się tego robić. Dopóki nie wprowadzą 94, to już chyba nie zrobię tego. No ale niech będzie, niech będzie. Pójdzie do przepalenia. No to co, jeszcze jeden meczek tą drużyną? No okej, okay, to jest przeciwnik. Nie mamy wcale gorszego składu, przynajmniej moim zdaniem. Co tu się dzieje? Dlaczego on dostał rzut wolny w tym momencie? No dobra, 1-0. No panowie, Cuadrado jak to zmieścił, pięknie, 1-1, szybkie wyrównanie. Okej, Marcelo, ładnie sobie pochodził, Marcelo, ajajaj, jeszcze będzie jedno dośrodkowanie, tutaj jest Dybala, szkoda. I teraz, jeszcze jedna szansa, Pele, no i ten Courtois po jednej i drugiej stronie daje radę. Wow, co, daj, no nie, no to jest mój absolutny błąd, chciałem podać od razu, nie wiem czemu podał do... Courtois podał to Militao zamiast do Chiellini'ego, który znajdował się w zupełnie o wiele lepszej pozycji. Dybala, no nie, no to musi być bramka, jak tego Courtois czasem pokonać? Okej, okay, piękne podanie do Salaha, no to już musi być wykorzystane przez nas oczywiście, 2-2 w końcu. Coś się udało i Courtois tego nie zatrzymał. Okej, okay, Dybala, to jest dobra sytuacja, Dybala. No i to jest celność właśnie tego zawodnika, jeżeli naprawdę to jest chyba ostatni zawodnik, którego chciałbym z drużyny zrezygnować, tak się mi nim fenomenalnie gra, że to jest głowa mała. Nie. No i kończy się to spotkanie, wymęczony przeciwnik grał naprawdę dobrze, ale uważam, że można było niektóre sytuacje z mojej strony lepiej kończyć, może wynik byłby inny. Moi drodzy, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku kontentu. Było sporo, trafienia były dobre, prawie zawsze, bo ta ikona to, nie czarujmy się, do wyrzucenia. Ale poza tym, naprawdę solidny odcinek i mam nadzieję też, że Wam się podobało. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć i do usłyszenia.